Witam w Gotiku III. Znajdujemy się przy farmie Domenika. Jak to mówił Belzi, niezbyt sympatycznego najemnika. To się zrymowało. No i idziemy do Montery, tak, dalej wykonywać zadania. I mieliśmy po drodze tu załatwić ten obóz tych rzeźmieszków. Zajmiemy się chyba tym teraz. No, technika będzie standardowa, nie? Czyli wyciąganie pojedynczo i anihilacja pojedynczych, tak, no. Ponieważ, no, to jest ich dużo, nie? O tak wam powiem. To zajmijmy się tym, nie? Rozerwę cię na strzępy, dobra. Chodź. Come on. Jak będę miał teleport do Montery, to jeszcze się wyprawię na chwilę do Ardei, tak sądzę. Tam taki skrypt się chyba powinien aktywować. Teraz, jeśli się nie mylę. Dobra, w każdym razie... O, kogoś tam... Do dwóch? Ale dobra, to są słabi, dam radę. Oni tam kupca chyba zaatakowali, wiecie? Tylko, że nie wiem, czy jest sens go w ogóle ratować, że tak powiem. To chyba nie ma wpływu. Patrzcie, kręciołki siekierą będzie robił. Leszcz, dobra. Aha. Ja tu z moim rapierem was będę wykaszał, nie? Tylko... Dobra, mam dwóch. Nie no, z tymi najsłabszymi, nie? Z tą odmianą, powiedzmy, najsłabszą, to widzę, że... Wow. Widzę, że sobie radzę, nie? Więc nie jest źle. A, dajmy radę. Ale tam są też gorsi trochę, o tak, więc... Z nim już nie będzie tak prosto. Dobra. O jedy, dalej go atakują, tego biednego kupca. O, is dead. Dobra, jakiś tutaj pobiegł na mnie z buławą. Ten jest chyba trochę bardziej niebezpieczny, tak mi się wydaje. Ani kroku dalej. Ani kroku dalej. O, już od razu napierdziela tymi kręciołkami. Jo, od razu. A masz. Jop, to jest chyba ten najsilniejszy, bo nawet się nie obalił po moim ataku. Aż trochę pewnie by mi robił, gdybym mnie trafił. Ale spoko. To fajnie, bo buzdygan jest też dużo warty. Łeb mi urwiesz? No to chodź. Lekko zbrojny bandyta. No, no. Okej. Okay. No i nie urwał, no niestety. Dobra. Hello. To jest dobre, nie? To ja jeszcze tak tutaj reaguję. Gdzie kolega nagle wyciągnął broń, gdzieś pobiegł, a gościu sam... No. Pewnie. Must have been the wind, nie? Jak to mówią w Skyrimie, że to musiał być wiatr. No dobra. No chodź. Okej, okay, udało ci się. Dobra, ja się uleczę. I chodźmy kolejnych, nie? Rzeźbić tutaj, no. Rozerwiesz mnie na strzępy? No dobra, no to chodź. A tu ze skałami się schowam. Zobaczysz. Leszczu. No i cię mam, proszę bardzo. Miałeś łuk, ale są bardzo proste metody walki z takimi jak ty. O, dobra. Najgorsi są z halabardami, nie? Ze względu na zasięg, ale... O, już drugi wyciągnął młot, a radny se pali, nie? A może właśnie uważa, że ma jakieś zwidy, bo się najarał, nie? Najzwyczajniej w świecie. Zbroja piratów z Gotika 2. Pięknie. No, dobra, dawać kolejnych. Hello. Dam ci popalić. A, myślałem, że zaraz upuścisz mi krwi, ale okej. No cóż, no.
I się złożył, nie? Po prostu się złożył. Po prostu się złożył, chłopak. Dobra, to jest halabardo. Patafia. Hello. Ja ci pokażę. No to chodź. Chodź. Tam jeszcze jest dużo halabardo. Halabardo są groźni, tak? Ze względu na zasięg, najzwyczajniej w świecie. Nie obrażenia, tylko zasięg. Hello. Łeb ci urwę. Come on, come on. Tam jeszcze oczywiście są w jaskini cała zgraja też, ale na razie prześmieszny. O, za wcześnie blok puściłem. Dobra, o, udało mu się. Ten mi trochę... prześmiesznemu się udało trochę mi tu obrażeń zadać. Wypiję sobie potka. No i jeszcze tutaj jest cała zgraja, nie? Od razu trzech, no to wsadźcie sobie gdzieś. I to jeszcze tacy trochę mocniejsi są, widzę, wszyscy chyba. Dobra, może być jeden. To są wszyscy chyba zwykli... Tak, zwykli bandyci wszyscy są. Czyli troszeczkę mocniejsi właśnie. Ruskie metody tworzenia modów, tak? Czyli nakopiuj z innych gier tyle asetów, ile tylko możliwe. Ale spoko. Powiedzmy, że jeszcze jakoś tutaj się dopasowują jeszcze stylem itp. Pancerz z Risena, chociaż chłop ma takie proporcje trochę dziwne, zwłaszcza kark, jakoś mu tak, no, może na siłowni za dużo czasu spędza i go tak wygięło trochę. Więc jednak mnie dorwałeś. Kaban. Ani kroku dalej. A ten strój to nie wiem skąd jest w sumie. Jakoś tak nie kojarzę akurat tego. No, tego jednego jakoś tak... FPS-y skoczyły, widzę, do góry. O, rozerwiesz mnie na szczępy, tak? O, zobaczcie, sami mocni teraz są normalnie, nie? Z tymi pchnięciami kombinujesz. Synek, co ty kombinujesz, nie? Aha, no jeszcze dwóch halabardników, to jest problem. Drobny. Jeden, złap agro, któryś. Dobra, jest, złap agro, okej. Okay. Ty mi pokażesz, co mi pokażesz? Swoje umiejętności machania tym kijem? Dzielny bandyta, wow. Come on. I to był twój błąd. Dobra, jeszcze znajdźmy tego kupca, którego tutaj załatwili chyba. Gdzieś tu powinien leżeć, co? Nie ma go? To jest jakiś taki oskryptowany ten... wydarzenie, nie? Że jak tu potrzebem, to oni jakiegoś kupca zaatakowali. Kiedyś go widziałem. Ja zabrałem mu jakieś towary, które miał przy sobie, ale prawie nic nie miał. A, tu jest kupiec. Dobra, wbił się w glebę. Okej, okay, jest kupiec. Coś tam miał. Zróbmy save'a, bo już wybiłem większość. Jeszcze środek został. Come on. Dam ci popalić. Dasz mi popalić. Nieprzewidywalny włóczęga. Cholera. Cholera, nieprzewidywalny. Przestań się kręcić jak wiatrak na wietrze albo coś, tylko... No patrzaj, no kurna, nie chcę przestać, no. Dobra. Okej. Okay. No nadal to robisz, no. Come on. Ja tego nie lubię halabardników, nie? Bo będą ci napierdzielać takim świderkiem non-stop, nie? Dobra, dobrze poszło w każdym razie, tak ogólnie. Został środek, też się nim zajmijmy. Więc jednak cię dorwałem, leszczu. Chodź, sobie tu grzybki pozbieram, a ty możesz do mnie postrzelać i nie trafiać. Bo jesteś cienias. Come on. O!
Aha. Zrobiłem mu takiego jabba. Jab. O, zobaczcie, cofnął się, wow. Niesamowite. I znowu zrobi te kręciołki cholerne, przestań. Dobra. No to załatwiłem dwóch. Kręciołki, no. Bardzo karuzele chyba lubili bardzo, jak byli młodzi, rodzice ich zabierali często, pewnie im się zrobił jakiś taki fetysz karuzelowy, nie? Dobra, come on. No tutaj jest jeszcze dwóch leszczów, jeden z halabardo, ale głównie chodzi o część tamto dalszą jeszcze, wiecie, tam będą trochę gorsi bandyci. No, lekko zbrojny. O. Ha. No niestety ja mam większy zasięg, bracie, trochę od twojego miecza. No nie? Dobra, jeszcze tutaj jest dwóch. Twoja kolej. Ten może być już normalny, może nie jest tym lekkim bandytą. Przynajmniej ma taki strój i TP, zobaczymy. Pewnie, jo, tak, chyba ten jest normalny. Nie, też jest cienki. Aż dziwne, zdziwiłem się, że to był ten słabszy, ale okej. Okay. Dobra, no to został typek z młotem. Ja ci pokażę. Come on. Pyk. I pyk, tak jak to się mówi, pyk. Dobra, no zostało towarzystwo tutaj. O, po prostu tutaj jeszcze zostało szajka bandytów. Okej, okay. Zaczynamy ich wyciągać, nie? Hello. Na a, dwóch. Excuse me? Dobra. Prześmieszny. O, prześmieszny ostatnio był groźny, nie? Ale teraz był leszczem, tak? Dobra, okej, okay, podejdź tu jeszcze tutaj. Come on. Dasz radę, dobrze, okej. Okay. Ten już jest normalny, też chyba ze 120 expa będzie, jeśli się nie mylę. Przynajmniej na takiego wygląda, nie? Ma inny model. Wszystkim, którym daliśmy zbroję, ich wzmocnimy, tak? Odpowiednio. Nie, to było w innym tym. To było w tej parodii, zagrajmy w Krapa Energika, tak? W jakiejś tam, nie pamiętam co tak było, ale... że w zależności od koszulki, to dawali mu odpowiednią broń, tak, do danego modelu. Masz niebieską koszulkę, to będziesz miał snajperkę. Masz szarą, to będziesz miał waliu z piąchy. Gościu przyjdzie w szary, powie, ale jestem pięciokrotnym mistrzem olimpiady, jeśli chodzi o strzały snajperskie. No to nic, ale masz szarą koszulkę, no to będziesz walił z piąchy. Łeb ci urwę. No to chodź. Kurna, nie! Dobra. Come on! Przestań z lagami, nie? Wiecie co? A i tak się nie ruszają stamtąd. Ani kroku dalej. A ten kurde ogarnął. Muras jakiś jeden. Przywódca bandytów, Muras. Też będziesz kręciołki odpierdzielał? Dobra, okej. Okay. A to ja ci zrobię, no, kręciołek, no, come on. A on jest jakiś przykokszony, nie? Widzę. No to będę go musiał sposobem tutaj. Bo jego kręciołki mogą być zabójcze, nie? Nie tak jak innych. No i reputację orków, proszę bardzo, widzicie? No. Tak właśnie tutaj zostało zrobione, nie? Że niekoniecznie, że ta reputacja jest też za inne zadania, niekoniecznie załatwianie buntowników, no. I kręciołek go zgubił w ogóle, jak widzieliście, nie? Kręciołek go zgubił. Chciał zrobić kręciołek i chciałem mu się. Był więzień i kusza. Dobra, no to jesteśmy tutaj, mili państwo, i teraz co? I teraz będziemy otwierać te skrzynie, które tutaj mają. Zobaczymy, czy mają jakieś skarby. Oczywiście zrobiłem save'a, bo tak jak mówiłem, nie ufam
Niemożliwe. Niemożliwe. Wszystko jest możliwe. Masz otwieranie zamków, no to otwórz. Zobaczmy, czy było warto. Nie warto, nie warto było zrobić nic. Ewidentnie nie warto było. Może jakoś minimalnie, no. 400 golda, no. Okej, okay, niech będzie. No tutaj jeszcze jest, widzę, jakieś zardzewiałe topory, zardzewiałe miecze, magiczne korzenie, tam nic nie ma, można się tylko przespać, jakbyśmy chcieli. Strzała pod pachą. Tutaj możemy zgarnąć jeszcze oczywiście roślinki i mam zamiar to zrobić. Jak najbardziej, wszystko zbieramy. Droga do Montery została oczyszczona już z bandytów, więc... Więc jest ok, możemy chodzić skrótem teraz. Nie musimy się obawiać. Jeszcze zbierzmy tą rosę poranną, wszystko tutaj. Ja lubię zbierać wszystko tak. Zobaczymy, ile uzbieramy do końca gry tej rosy porannej, nie? Ok, jajo ścierwojada. Tak w takim kufrze leżało, tyle czasu to pewnie zgniła, już jakieś jest, ale mniejsza z tym. Demoniczne grzyby, magiczne korzenie, zardzewiałe topory, więcej rosy porannej. Uwielbiam po prostu. Dobra, możesz już schować to pochodnie, tutaj jest widno. Dość widno. W sumie może... A, w Monterze się prześpię, już dobiegnę do Montery. No, tylko jeszcze pootwierajmy sobie kufry wszystkie tutaj, bo jeszcze mają tutaj parę na zewnątrz. Ale tych kufrów... Gdzie mogę spędzić noc? Jeśli chcesz, możesz skorzystać z jednego z nieużywanych kufrów. Co? Chyba sobie ze mnie żartujesz. Rusz dupsko do kufrów albo zabieraj się stąd, sukiny. Dobra, nie będę kończył. Tak, to z przeróbek Gotika. Sprawdzam, czy Wes Adanosa nie ma obok kręgu, ale najwyraźniej nie ma. Tak, to z przeróbek Gotika. Za dużo się sklejanek naoglądałem. Ja byłem fanem wielkim, oglądałem mnóstwo tych sklejanek. Po prostu, wiecie, niektóre właśnie dialogi do tej pory znam na pamięć. Na przykład to, co przed chwilą powiedziałem z tymi kuframi, to też jest ze sklejanki. Jak ktoś zna, czy ja, to można pisać w komentarzu. Gostek już chyba nie robi. Mogę dać podpowiedź, że chyba miał... Wydaje mi się, że miał nickname na A. Jak mi się wydaje, że miał na A. I miał tylko dwie albo trzy zrobił. Chyba dwie, wydaje mi się. Takie dłuższe, po 6 minut bodajże. No. Jeśli chcesz, możesz skorzystać z jednego z nieużywanych kufrów. Dobra, tutaj jest jeszcze jaskinia, w której są wilcy, ci, którzy nam te, które mamy załatwić, bo nam zlecił Denis bodajże, tak, żebyśmy się nimi zajęli. Tutaj jest krwiopijca, których nienawidzę. Ginie, bydlaku. Dobra. Idziemy do Montery, spędzimy noc i weźmiemy teleport, o którym ostatnio zapomniałem, nie? To jakiś dzik albo coś? Chyba nie ma już. Chyba wybite zostały dziki. Tam jest jaskinia właśnie, o tam, w której jest też miecz Wenzela, czyli paladyna, który jest więziony w Cape Dan. O. Tylko, że może wilkami się zajmiemy w ciągu dnia. W ogóle na arenie powalczyć pewnie, nie? Teraz już w sumie. Mam też dużo... A, chciałem się nauczyć tych zdolności łowieckich. No tak, ponieważ jak się tego nauczę, no to będzie kocioł, już będę strasznie mocny, nie? Na arenę jest duża szansa, żebyśmy sobie poradzili już w Monterze tutaj. Okej, mam daninę od Dominika. Co do najemników? Mam daninę od Dominika. Dobrze. Ta leniwa świnia pewnie mało nie umarła ze strachu. Zatrzymaj złoto. I tak sporo. Jeśli on będzie tak cały czas... Dobra, dzięki Marik. Teleport. O, to chodziło, no. Śpimy do rana. I co, nie wiem, na arenę, czy... Poczekajmy, może sprzedam część rzeczy Torekowi jeszcze. Pokaż mi swoje towary. Jakieś ten złom, nie, który tutaj mamy, na przykład te miecze szlacheckie.
buławy, kolczasty, nice. I chyba do Jensa bym poszedł, wiecie? Do Jensa, do myśliwego mi się teleportował. A, jeszcze mówiłem o tym skrypcie. No właśnie, że chyba się skrypt odpali, jak teraz się teleportuje do Ardei. Zobaczmy. Konsekwencji. Z konsekwencji bodajże. No, oczywiście jest. Dobra. Czyli atak orków na... Atak orków na Ardeę. I ten atak jest taki biedny trochę, paru zwiadowców. Ja się dziwię, że oni nie uciekli, że tak powiem, wezwać wsparcia, tylko atakują Ardeję w czterech, imbecyle. No, ale czego się spodziewać po orkach? Z drugiej strony... Trzeba było ze mną zadzierać. Dobra. Popełniłeś błąd, zadzierając ze mną. Krusz Agasz, trochę broni orkowej, jak wiemy, jest dużo warta, więc okej. Okay. Jakieś imienne wszyscy NPC, nie? O, fajnie, okej, okay, mam wszystko. Jeszcze, znaczy jednemu tutaj gdzieś miecz chyba poleciał, nie? Gdzieś tu powinien być, chyba go nie zebrałem. O jest, Krusz Agasz Topór. No to był ten skrypt, który niby się tu odpalił. Nie gadam z nimi na razie jeszcze. Jeszcze trochę później i najpierw Montera. Co mamy do zrobienia? A nie, nie, miał być Jens teraz. Dobra, to chodźmy do Jensa. Teleport do Cape Dan i nauczmy się polować na grubego zwierza. No, to już będę... O, będę mocny. tyle powiem, że będę mocny przeciwko potworom z łuku. Powinienem je załatwiać. Okej, okay, muszę się nauczyć cichy łowca. Cichy łowca i myśliwy, a potem gruba zwierzyna. Okej. Okay. Naucz mnie czegoś o polowaniu. Jak podkradać się do dzikich zwierząt, tak? Jak podkradać się do dzikich zwierząt? To co innego niż podkradanie się do ludzi. Tylko w ten sposób możesz podejść dzikie zwierzę. Zawsze zakradaj się od tyłu. I nie myśl sobie, że zwierzyna nie wyczuje twojego zapachu. Jeśli podejdziesz za blisko, to koniec. Dlatego najlepszą bronią do polowań jest łuk. Czyli, że nie mogę się skradać, tak? Pokaż mi, jak zostać myśliwym. Pokaż mi, jak zostać myśliwym. Musisz być bardzo ostrożny. Twój cel zawsze będzie czujny. Znajdź sobie dobre stanowisko i celuj prosto w serce. Potem zabij zwierzynę. Okej. Okay. Stać mnie w ogóle? Stać. Dobra, no to jeszcze się nauczmy myśliwy gruba zwierzyna i już będzie wszystko. Naucz mnie czegoś o polowaniu. Praktycznie. Pokaż mi, jak zostać myśliwym polującym na grubego zwierza. Dużych zwierząt nie powalisz jednym strzałem. Zanim je zabijesz, musisz je osłabić. Celuj w różne wrażliwe miejsca. Zrób to szybko, nie daj się zabić. Kiedy już osłabisz zwierzynę, jej zabicie jest tylko kwestią czasu. Okej. No i teraz moje obrażenia z łuku przeciwko właśnie jakimś tam rozpróbaczom, cieniostworom i tak dalej urosły sporo. No i już jestem, powiedzmy, że ustawiony. Siema, ścierwojad. Chciałbym się zająć przy okazji może tymi wilkami, które są tutaj w tym lesie w Cape Dan. Czemu nie? Moglibyśmy się nimi zająć. Tylko tam są cztery chyba. Te czarne wilki są trochę mocniejsze niż zwykłe, więc chyba ja się nimi zajmę. Też tak pojedynczo je powyciągam, ale mógłbym to zrobić. Chcę zobaczyć, czy one tam pilnowały. O, tu jest czarny wilk, zobaczcie. Też model podpierdzielony z Risena. Typowo, ale okej. No chodź. Dawaj. Dawaj. Chodź. Ha! O jeden, jaka bieda. Dobra, tam chyba jeden jest taki mocniejszy, teraz pamiętam jednak, a nie wszystkie. Tylko który? Wszystkie są czarny wilk, nie? Chyba ten na środku pewnie, obstawiam. Czy to ten? A zaraz zobaczymy. Dobra, to jednak nie ten. Jeszcze dwa. No to musi być ten, nie? No po prostu musi być ten. Come on. Tam jest skrzynia. No. Dawaj. O, to jest ten, widzicie? Ile mu robię? To jest ten. Boss. Big boss. Którego załatwiam w ten oto sposób. Bardzo taki
Cheese'owy, dobra, mam cię. Wystarczający zapas mięsa na zimę. A, już załatwiłem tyle potworów i tyle mięcha zebrałem, że mam reputację łowcy. Okej. Okay. Na strzała poszedł wilk. Pięknie, pięknie. Że obrażenia są konkretne, nie? Czy one są osłabione? I tak, te wilki, ale i tak już ładne robię te obrażenia. Dobra, no to otwórzmy sobie te skrzynie. Zrobię save'a przed otwarciem, jak zwykle. Łuk myśliwski, miksury przemiany. Strzały są dobre, no ze strzały propsuję, ale reszta to trochę krap. Jak zwykle. No, jakieś te kufry to są słabe, nie? W ogóle w tym gotiku mam wrażenie. W gotiku dwójce chyba były predefiniowane, tylko taka różnica. W sensie, że zawsze wiedziałeś co, gdzie jest, nie? Praktycznie się nie zmieniała zawartość, chyba że jakoś losowo. No to był pewien minus, powiedzmy. Może, że to się stawało powtarzalne z czasem, ale... Ale z drugiej strony, czasami był naprawdę niezły lód. No dobra, no to chyba tyle tutaj, jeśli o to chodzi. No idziemy do Montery i co? Co będziemy robić jeszcze? Co ja tu mam? Okej, okay, zabij krowy, znajdź wilki. Chyba zrobimy, znajdź i zabij agresywne wilki, teraz tak mi się wydaje. Mhm. Dobra, spróbujemy je załatwić. Ich jest dużo, więc nie będzie prosto, ale... Napiję się, że gardle zasycha, jak tak gadam cały czas. Dobra. Myślę, że zajmiemy się wilkami w tej jaskini obok Montery, żeby nie zabijały już zwierząt tak tutaj hodowlanych. Zajmijmy się tym. Plany są takie, że jeszcze porobimy wokół Montery, a później albo pójdziemy do Faring, albo do Okary. Może do Okary. Chyba już myślę, że jestem na tyle mocny, że sobie z większością zadań poradzę tam. Więc okej, okay. Dobra, no to zajmijmy się tym wilkami. To tak już aż takie proste nie będzie, ponieważ jest ich dużo i mogą mnie zaspamować, jak wszystkie agro złapią. Więc chcę to robić raczej tak 1, 2, może 3 góra, coś takiego, bo tam jest ich chyba z 10 tych wilków, więc to nie ma lekko. A widzicie, że tak wcale aż takie dużo im nie robię, nie? Tym wilkom jeszcze, więc... Dobra, mam jednego. Ile tu ich jeszcze jest? No właśnie, nie? Trochę ich jest. Come on. Angard, broń się wilku. Chodź. Dobry piesek. No chodź. Parszywa bestio. Dobra. Okej, okay, jeszcze dwa. Te to może załatwię z łuku już, może dam radę jednego. W sensie zanim dobiegną, nie? Obydwa. O, tak się ładnie ustawił. Dawaj. Dobrze jest, pięknie. Tutaj jest pod kątem teren, to mi się nie podoba, ale okej. Okay. Super, daliśmy radę. Okej, okay. Jeszcze tam jest druga część, też dość duża, chyba podobna. Dużo, ze 4 są. Okej, okay, 2 na raz. Jak zostaną z 2, powiedzmy, to ja myślę, że z łuku załatwię, nie? Ale na razie jeszcze powiedzmy, że będę trochę uważał. Okej. Okay. Dobrze, jeszcze kolejne. Okej, okay, dobra, agro złapał ten z prawej. Dawaj. Chodź na mnie. Come on. Parszywa bestio. Wydaje mi się, że zostały chyba już dwa. Jeżeli dwa, no to nie ma problemu. To będzie easy peasy już, nie? Lemon squeezy. No. No i dobra, agresywne wilki, czy tam zabłąkane wilki, już jest po nich. Okej. Okay. Więc sobie sprawdźmy znowu, co my tutaj mieliśmy. Co my tutaj mamy ciekawego w tej jaskini. Mamy oczywiście kufer. A w kufrze, no, spell, skóra. O, dobra, typowe rzeczy.
Okej, okay, tutaj mamy więcej roślinek, tak, wszystko zbieramy. Jest miecz, jak widzimy. I metalowy kufer kolejny. Złamany. Dobra, dał radę. Kosztowność, dobrze. Dość dobry miecz. Nie jakiś może taki mega, ale miecz węzela, zobaczmy. Przyzwoity. Błogosławieństwo jeszcze ma. Tylko żeby go używać, muszę mieć zdolność paladyn. A żeby mieć paladyna, to muszę mieć chyba 100 prastarej wiedzy. No, stówkę potrzebuję, więc na razie nic z tego. Dwa wytrychy i pochodnia, okej. Okay. Dobra. To chodźmy do tego Denisa i powiemy mu, że zajęliśmy się wilkami i co, nie wiem, arenę robimy? Tutaj mistrz areny, no normalnie Ashton to jest betka, ale tutaj w modzie trochę ich powzmacniali, oczywiście. I Ashton trochę będzie... On ma miecz z bardzo dużym zasięgiem, ma dwuręczniaka typowego, przez co jest trochę groźny. Jak walnie mnie kręciołkiem, to będzie słabo, więc może zawalczę na arenie, ale z mistrzem jeszcze nie będę się tłukł, chyba wiecie. Z mistrzem jeszcze trochę poczekam, aż będę nieco mocniejszy, ale tych leszczów pozostałych chyba mogę załatwić, jeśli się nie mylę. Powinienem dać radę. Ale dobra, no jeszcze musimy niewolników zmienić, no trochę jeszcze mamy zadania. Czy ja tak zawsze... No, jestem uczciwy, nie? Zamiast za informacje, powiedzmy, że zostawiam ich tutaj, ale... Zająłem się wilkami. Więc mogę się już przestać martwić? Na to wygląda. Nareszcie trochę spokoju. Dobra robota. Oto twoja nagroda. Tak jest już lepiej. Okej. No więc niewolnicy do zmiany, tutaj jest dwóch. Mógłbym być takim, wiecie, no... dupkiem, że i tak wyślę i tak tutaj na wykopaliskę, ale no, ja zazwyczaj im odpuszczam. No. Sobota. A Marik tutaj mi walki może nauczyć, dobra. Co, idziemy na arenę? Nie wiem. Chyba idziemy, co? To się źle skończy. Trochę możemy powalczyć. Mistrza może jeszcze nie, ale pozostałych myślę, że damy radę. Powinniśmy przynajmniej. Dobra, więc jest tutaj Ashton dupek, pogadajmy z nim. Ej, frajerze, zanim zaczniesz walczyć na mojej arenie, musisz zapłacić za wstęp. 500 złotych monet albo wynocha. Dobra, zapłaćmy. Gdyby to było takie łatwe. Oto opłata za wstęp. Świetnie. Witamy na arenie Montery. Jeszcze to kasiarkę odzyskam, spokojnie. Wszyscy zapłacili za wstęp? A jak sądzisz? Nie ma kasy, nie ma walki. Prosta sprawa. Dostaniesz swoje złoto i moje też, kiedy pokonasz mnie na arenie. Tak, muszę najpierw pokonać resztę, zanim będę mógł z nim walczyć, więc dobra, no to zaczynamy, nie? To jest chyba czterech albo trzech przeciwników, na przykład Fedoro. Zacznijmy może z nim. Już być nie może. O, świeże mięsko. Lepiej zważaj na słowa. Co dostanę, jeśli cię pokonam? Jeśli mnie pokonasz, dam ci 500 złotych monet. Zapytam się o Marika później, najpierw powalczmy. Walczy ze mną. Dobrze, do zobaczenia na arenie. Jak widzimy, ma wielki topór. Broń średnia, krótki zasięg, ale dużo warta. Więc jeżeli ją zgarnę, no to będzie. Tylko że oni zawsze znowu będą kręciołki i będą jak zwykle solić. Kręciołki będziesz tutaj napierdziel. No oczywiście, no. Come on, no. Zobaczcie, widzieliście to? Na szczęście to ma zasięg do dupy po prostu, ten jego topór. Ale kręciołki naiwania jeden za drugim, nie? To jest właśnie moment, w którym robicie pchnięcie. Dobra. A, jest. Come on, no. Niemożliwe, no. Bez net mnie nie trafił, tak ani razu. Dobra.
Bo to ma zasięg krótki strasznie, mój ten wielki topór. Ale gdyby mnie dopadł tym kręciołkiem, gdybym był w zasięgu, no trochę bym oberwał. Myślę, że dość sporo właściwie bym oberwał. Tylko, że mnie nie sięgnął. Widzicie? 130 obrażeń zużyte. To jest mocna broń, naprawdę. Nieźle. Znokautowałeś mnie, kolego. Oto twoja nagroda. Okej. Opowiedz mi o Mariku. Z wielką chęcią pokonałbym go na arenie. Inni mają go za nie wiadomo kogo, ale to wszystko bzdury. Marik to żałosny frajer. Od co? Dobra, no to co? No to teraz Gus. Gus też jest taki dość... Wydaje mi się, że prosty w miarę. Aha, chyba nie miałem jeszcze przyjemności dać ci po twarzy, nieprawdaż? Zmierzmy się na arenie, bufonie. Zobaczmy, co potrafisz. No, Kus jeszcze jest taki w miarę, potem jest Ugo. I Dan. Dan jest chyba najmocniejszy z nich. No, poza mistrzem oczywiście, Ashtonem, który tutaj jeszcze został dokokrzony chyba troszeczkę właśnie z... A, tak już pamiętam. Tutaj ta walka jest zdecydowanie trudniejsza, wiecie? Ja tutaj poczekam sporo, zanim będę z nim walczył. Wiecie czemu? Bo on tu ma przydupasa na arenie. On nie jest sam, ja tu będę walczył z dwoma naraz. No. Przypomniało mi się, że tu w modzie zmienili, tu jest ich dwóch, kurczę blady. No to ja poczekam spokojnie. Przy okazji ma miecz bardzo dobry, bardzo drogi. Miecz półtora ręczny, 2000. Super. No, tak, tutaj mistrz areny, oszuścik jeden, aż to on, kurczę, walczy, jeszcze ma przydupasa. No, będą musiał... Tylko na szczęście oni nie wchodzą naraz, tylko chyba najpierw wchodzi przydupas, a chwilę później aż to on. Czyli muszę bardzo szybko wykończyć tego przydupasa. Wszystko w jednym kawałku? Na niebiosa, masz krzepę, bracie. Oto twoja nagroda. Co myślisz o Mariku? Bez Marika nic by tu nie działało, to pewne. A, okej. No, więc teraz Gus. Nie, Ugo znaczy tutaj. No, więc mówiłem, że jest przydupas, nie? Któryś z tych najemników, wiecie? Nie wiem, czy nie ten przypadkiem. Któryś z nich tutaj w każdym razie wejdzie na arenę i będę musiał najpierw go pokonać. Wydaje mi się, że tamten starczą właśnie. Albo ten, któryś z nich na pewno i po prostu będę musiał go najpierw szybko załatwić, bo jak będę walczył z nimi dwoma, a pamiętajmy, że oni są wzmocnieni na arenie, no to będzie ciężko strasznie. Więc pamiętam, że szybko trzeba go załatwić, tego przydupasa, i wtedy on się wycofa i zostanie sam Ashton. No. Ale to poczekam, że będę miał może ze 30 poziom, będę miał staty dużo lepsze, też sobie z nimi poradzę spokojnie. Teraz Ugo, pora na Ugo. Głupio? Co masz na myśli? Wyglądasz dość głupio. Latasz tu jak kura bez głowy, pleciesz trzy po trzy. Szukasz czegoś? Gdyby to było tak. Szukam nauczyciela. Nauczysz mnie czegoś? Chyba tak. Mogę ci pokazać, jak sięgać do cudzych kieszeni i tak dalej. Najpierw jednak musisz sobie na to zasłużyć. Będę cię nauczać, jeśli pokonasz mnie w walce. No to jest trudniejszy matalcze. Walcz ze mną na arenie. Dobra. Lepiej, żebym ruszał swe zmęczone kości, co? No, będzie troszeczkę trudniejszy już właśnie Ugo. Głównie ze względu na tarczę właśnie. No, tarcza to jest... O kurczę, jak mu się udało mnie sięgnąć normalnie samym koniuszkiem, nie? Samym koniuszkiem normalnie. Jak widzicie, nie obalam go przy okazji, nie? Tutaj właśnie ma tą tarczę i ma lepszą stabilność, zdecydowanie. Walcz, dasz radę! Niemożliwe! Nie ma tu nic ciekawego. Nie ma tu nic ciekawego. Biedny strasznie ten Ugo. Zjem sobie ziółko lecznicze. Ale poziom jest. Super. O to chodziło. No to mogę już do 150 siły dobić bez problemów. Tak? Mogę, no. Znaczy tam jeszcze walka z Danem i... No. Następnym razem nie wywiniesz się tak łatwo. Brakuje ci czegoś? Może godności? Stosujesz ciekawy styl walki, obcy. Tak czy siak.
Udało ci się mnie pokonać. Nieistotne. Teraz pokażę ci wszystko, co potrafi robić złodziej. Lubisz swojego szefa? Tak, Marek jest dobry. Najemnicy nie mają takiej swobody w żadnej innej części krain centralnych. Pokaż mi swoje towary. Okej, zobaczmy, co on ma. O, ma zbroje tych bandytów takie różne, no. O, ta jest już taka... w sumie też niezbyt. Obrona niedużo większa od tej mojej o 10 punktów. Koszt 15 tysięcy, masakra. No, wytrychy mógłbym kupić zawsze. Strzały mogę kupić jak zwykle. Strzały zawsze na propsie. No, rapier to ja mam. No, szabla niby lepsza. Zobaczcie, obrażenia. Piękne, ale zasięg 85. O, bieda. Mieczasasyna też jest niezły, bo zatruty, ale... Dobra, ja to bym sobie kupił pierścień obrony i ewentualnie amulet. Jeżeli już w ogóle. Dobra, został mi Dan. Dan chyba jest właśnie najmocniejszy, sobie tutaj siedzi. Spróbujmy. No to mamy problem. Dobrze ci radzę. To twój niewolnik? Tylko tego nam ma. Człowieku. Nie mam pojęcia, co zrobić z tym gościem. Weź go sobie. Wątpię. Zapłacę nim za wstępne, ale... Jasne. Czemu nie? Spotkajmy się na arenie. Niczym innym nie może. Dobra, to chodź Dan. On jest dość mocny, będzie właśnie. No. A, mocny jest. Wydaje mi się, że trochę mocniejszy niż Ugo. Jak oni robią pchnięcie, to ja też robię pchnięcie. O tak. A, dobrze jest. Na razie jeszcze nie mam tak dużo staminy po prostu, nie? Muszę uważać. O, za późno zrobiłem atak. Dasz radę! No, właśnie staminy trochę brakuje, jak widać jeszcze. Będę musiał mieć więcej. Pamiętaj o blokowaniu! Nie daj się! To nie może być prawda. Nie może być prawda? O, mikstura powietrza i notatka Dana. No i kompot owocowy miał Gostek. Fajnie. Pożywny kompocik. Jaki opis ma? Pyszny owocowy kompot, okej. Okay. Następnym razem nie wywiniesz się tak łatwo. Ciekawe opisy w sumie przedmiotów. Może trzeba będzie sobie kiedyś przeczytać wszystkie, co? Dobry jesteś, kolego. Ale chyba nie aż tak dobry. Żartujesz sobie? Opowiedz mi o swoim szefie. O Mariku? Ci frajerzy sprawiają mu same problemy. Ale z tego, co widzę, ma wszystko pod kontrolą. Co z nagrodą? Proszę, weź mojego niewolnika. I tak nie mam z niego żadnego pożytku. No i dobra, oddajmy go sobocie. I jeśli nie chcesz mieć do czynienia z moim panem, lepiej ze mną nie rozmawiaj. Nazywa się Dan. Jest gladiatorem. Lepiej uważaj. Znów pracujesz dla soboty. Skoro tak twierdzisz. Zabiorę cię stąd. Dobrze. No to chodźmy do soboty. Akurat jutro będzie sobota. No więc walka 2 na 1 to jeszcze sobie odpuszczę. Zwłaszcza, że są mocniejsi na tej arenie. Jak na każdej zresztą. Jakieś buffy dostają. Dziwne. It's okay. Chodź. Idziemy. Chodź do soboty. Cześć, sobota. Niewolnik gladiatora Dana znowu należy do ciebie. Dobry jesteś. Zresztą nigdy w to nie wątpiłem. Oto twoja zapłata. Muszę pomyśleć. No i koniec, tak? Nic. Pocałuj mnie gdzieś, cokolwiek na zakończenie. Dzięki za pomoc. No dobra. Co do najemników. No okej, dajmy raport. Fedor, macie za słabe usza. Mówi, że bez trudu pokona cię na arenie. No tak. Tak właśnie podejrzewałem. Najwyższy czas znowu pokazać chłopakom z areny, kto tu rządzi. Gladiator Dan uważa cię za świetnego szefa. A jakże inaczej? W końcu dałem mu niewolnika. No dobrze.
Masz tu swoją zapłatę. To się źle skończy. Gladiator Gus jest twoim lojalnym podwładnym. Tak, Gus to dobry człowiek. No i co? Wszystko tak? Mógłbym się teraz nauczyć dokładnie do 150 siły, nie? Tylko, że jeszcze muszę poszukiwacza złóż się nauczyć. To chyba będzie ważniejsze trochę. Na razie, dobra. Naucz mnie czegoś o kowalstwie. Dobrze, Mora. Dobrze, Mora. Okej. Okay. Szybko się uczysz, Mora. Co powinienem wiedzieć o górnictwie? Co powinienem wiedzieć o górnictwie? To żadna sztuka. Po prostu walisz kilofem w skałę. Lecz twoje uderzenia muszą być regularne. W ten sposób odłupiesz większe kawałki. Mhm. Umiejętność, jak właściwie używać ciężkich pancerzy. To będzie bardzo dobre. Ciężkie pancerze. Doda mi tyle armora, że masakra. Pokaż mi swoje towary. Ale to później, nie? Na razie musimy na to zarobić. No, na razie mnie nie stać. Dobra, sprzedajmy mu ciutek kosztowności. Za 500 może być. Mam ochotę kupić właśnie te pierścienie obronne i tak dalej. Wydaje mi się, że Deckard ma, chociaż czy przypadkiem Basir też nie ma? Zobaczmy. Pokaż mi swoje towary. Czy ty nie masz przypadkiem? No właśnie, ma pierścień ochrony. Super. No i to, ojej, 8000. Come on. No ale tamten bym kupił, nie? Zdecydowanie. Tylko jeszcze mnie nie stać. No właśnie, nie stać mnie. Tylko przestań się obijać. Coś tu mógłbym sprzedać, ja nie będę używał i tak tych speli raczej. Wiem, że drogo, ale biorę to. 5 obrony to zawsze coś, nie? O. Ładnie. I od razu lepiej trochę. Jeszcze drugi taki chcę mieć i amulet. O, i to już będzie 15 punktów obrony, już będzie jakaś różnica, nie? Wyraźniejsza. Dobra, co tu jeszcze? Jeszcze mamy chwilę. A, miałem przeczytać tę notatkę Dana. Ten przeklęty dziad Basir. Facet się ze mną zakłada, a potem wycofuje. Powiedział, że ten śmieszny przepis jest bardzo cenny, a dług spłaci. Rozmawiałem w Faring z Alim i co nieco mi powiedział. Jest jakaś legenda o mieczu, który może zostać wykuty z 4 składników i niby ten przepis jest jednym z nich. Ha, stara legenda. I on w to wierzy. Jakaś bzdura. Już nigdy się z tym idiotą nie założę. Co za idiota? 2 razy idiota powtórzyłeś. Mikstura powietrza. Mikstura koncentracji, burza gradowa. Aha. Gła i to mi doda maksymalny. Nieźle. Okej. Cóż, fioga wygląda na pustą. No faktycznie będzie mieć żywioł, chociaż ja go nie wykuwałem. Nie miałem takiej potrzeby. No, ale jest taka opcja. Dobra, co nam jeszcze... A, jeszcze Bradley został. No dobra, to pogadajmy z Bradleyem jeszcze. Niech będzie. Tutaj jest Bradley. Co tam? A, nowy człowiek. Przybywasz w samą porę. Wątpię, czy masz rację. Co tu robisz? Nadzoruję niewolników. Ale w tych fatalnych warunkach to żadna frajda, wierz mi. Ciągle coś się dzieje. Mamy problemy z zaopatrzeniem, niewolnicy uciekają, sam nie wiem co jeszcze. W cholerę z tym wszystkim. Chcę tylko trochę spokoju. Aha. Potrzebujesz pomocy? Te wygłodzone postacie niczym się od siebie nie różnią. Przestałem się w tym łapać. Tylko przestań się przyjrzyj się chłopcom trochę bliżej i powiedz mi, kogo trzeba zmienić. Nic wielkiego się raczej nie wydarzy. Znajdę ci niewolnika. Dobrze, ale zrób to jak najszybciej. Dobrze ci razem. Co sądzisz o Mariku? Czy ja wiem? Nie znam go za dobrze, ale uważam, że wie, co robi. Okej. Okay. I chodzi o niewolników dokładnie... Dokładnie tych, którzy są tutaj na wykopaliskach. O, tam jest dwóch bodajże. Benger. O, rany! Zapracowuję się tu na śmierć. Mam nadzieję, że niedługo ktoś mnie zmieni. Co byś powiedział na krótką przerwę? Człowieku, oddam ci wszystko, jeśli tylko mnie stąd wydostaniesz. Dobrze, a co masz? Znalazłem tu ten artefakt. Dziwny puchar. Oddam ci go. Mówisz, że znalazłeś puchar, a może to ognisty puchar?
A skąd mam wiedzieć? Nie znam się na tym, koleś. Możesz sobie zrobić przerwę. Idź do zagrody. Dziękuję, przyjacielu. Już jestem w drodze. Zaczekaj. Chyba o czymś zapomniałeś. A, prawda. Proszę. Oto puchar. Miłego dnia, przyjacielu. No i proszę, mam kolejny ognisty puchar. Jeszcze chyba ten, tak? Był do zmiany. Kiedy wreszcie przybędzie pomoc, ja tu oszaleję. Co mi dasz, jeśli cię stąd zabiorę? Ależ ja nic nie mam. Cóż mogę ci dać? Opowiedz mi o swoim nadzorcy, Bradleyu. Bradley załatwia tu własne podłe interesy. Każdy niewolnik chce się wyrwać na farmę. Nikt nie chce tu pracować. Bradley ma listę. Jeśli jesteś na jej początku, na jakiś czas idziesz na farmę. Ten przeklęty wieprz każe nam płacić za przesunięcie się na górę listy. Rozumiem. To twój szczęśliwy dzień. Możesz iść do zagrody. Dziękuję, przyjacielu. Nie wytrzymałbym tu zbyt długo. Mhm, no tak, dostaliśmy info o Bradleyu, nie? Okej. Sprawdzimy to, sprawdzimy te informacje. Tylko na razie powiedzmy mu, że... Zająłem się niewolnikami. Widzę. Ja zrobiłbym to inaczej, ale cóż. Póki co w naszym obozie potrzebujemy jak najszybciej nowych robotników. Idź powiedzieć Denisowi z zagrody za miastem, że ma mi przysłać nowych ludzi. Aha. Tylko jeszcze najpierw pójdziemy do Marika. Co do najemników. Bradley wykorzystuje niewolników. Wiem. Niewolnicy płacą złotem, żeby się dostać na listę wymiany. Bradley przekazuje mi to złoto. A jesteś pewien, że całe złoto trafia do ciebie? Nie, nie jestem. Muszę rzucić okiem na tę listę. Aha. Dobra, czyli mamy ją wykraść. Okej. Okay. Co tu jeszcze? No to już niedużo nam zostało tych zadań tutaj. No oczywiście mistrz areny to wiadomo, ale na razie to sobie odpuścimy. Chyba do Okary się udamy, nie? Za moment, myślę. No. Do Okary chyba pójdziemy, popracujemy dla buntowników trochę. Tutaj jest też ten duży las w ogóle, wiecie. Tam jest sporo potworów tu. Trzeba będzie się nimi zająć też. No dobra, no tak sądzę, że to będzie to. To będzie to. Dobra, bo chyba jeszcze czas, tak patrzę na zegarek. Okej, no to w tym momencie będę się z wami żegnał. I widzimy się w następnym odcinku. Na razie.